No siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta dwójeczki oczywiście, tak jest. Moi drodzy, jesteśmy w metrze, ponieważ ostatnio robiliśmy sobie misje poboczne na streamie, tak jest, i sobie tutaj przybyliśmy szybką podróżą, mamy już coś takiego odblokowanego. No, ale właśnie, czekajcie, czy mogę jakoś sprawdzić... może zadania ukończone, czy nie ma czegoś takiego? Nie, chyba nie wiem, gdzie takie coś znaleźć, ale w każdym razie, kto był na streamie, ten wie, robiliśmy sobie zadanka poboczne, czyściliśmy sobie kilka lokacji, byliśmy w szpitalu GRS, zrobiliśmy sobie jakiś konwój. Także coś tutaj sobie, tak jak mówię, robiliśmy. No ale to tylko takie rzeczy poboczne, żeby tutaj osoby, które oglądają tylko i wyłącznie odcinki na YouTubie, nie były stratne. No i co? I w sumie tyle chciałem powiedzieć. Oczywiście w opisie tego filmu macie link do Twitcha, gdzie sobie streamujemy właśnie. Także jak ktoś jest zainteresowany, no to zachęcam. A ja, moi drodzy, najpierw zrobiłbym sobie to zadanie. Jest to misja poboczna, ale jest to misja związana z Aitorem. Jak widzicie, czekajcie. O, ta właśnie, takie zadanie poboczne. Stróżowie prawa znaleźli Aitora. Był poważnie ranny. Boże, co ja gadam. Mayer kazała mi za wszelką cenę zbadać... zadbać o to, żeby przeżył, bo Matt będzie chciał wiedzieć, co dokładnie stało się w Old Villedor. Tak jest, jakaś krwawa jatka się najprawdopodobniej wydarzyła w Old Villedor i myślę, że akurat taka osoba jak Aitor jest bardzo związana z fabułą, no i chciałbym to sprawdzić właśnie akurat na odcinku, a nie robiąc to jako misję poboczną gdzieś poza filmem, tak? Także sprawdźmy, let's go! A, myślałem, że już tutaj się odpali cutscenka, ale jak widać jeszcze nie. Moi drodzy, jeszcze na wstępie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie jakiś komentarz, a my lecimy. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, wow, to jest żona Aitora, proszę bardzo. Jej przypadkiem nie mieliśmy dostarczyć jakiegoś listu? Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Co z nim? Aitor jest silny, ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. Będziemy musieli je zdobyć. Zrobiliśmy, co się dało z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. No proszę. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Za słabe. Tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Mógłbym pomóc. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villedor, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Aitor to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze... Nie poznamy prawdy. O kurde. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret można ufać. No dobrze, czyli musimy poszukać Margaret. Kurde, ty. Aitor może umrzeć i jest on jedynym świadkiem w tym wszystkim, co tutaj zaszło. No, oby w takim razie przeżył. Musimy jak najszybciej mu pomóc. Także to jest właśnie jedna z misji pobocznych, którą właśnie wykonamy sobie dzisiaj na odcinku, a później... Znaczy zobaczymy, jak będziemy stać z czasem, nie? Ale najprawdopodobniej zrobimy sobie jeszcze coś z głównego jakby nurtu fabularnego, chyba mogę tak powiedzieć? Tak jest, dobra. W ogóle, moi drodzy, sorry, że jestem taki owłosiony, ale nie miałem jakoś czasu się ogolić. A może chodzi tutaj bardziej o chęci. nie wiem. No, ale w każdym razie jestem zarośnięty i sorki za to. Musiałem też zmienić koszulkę przed nagrywaniem. Zabawna historia. Czekajcie, ja muszę... No, tak, muszę stąd wyjść, dobra. Zabawna historia. Zawsze mam takiego pecha, że jak ubiorę białą koszulkę, to rano, jak piję kawę, to upierdolę. Właśnie tą kawą. Naprawdę. Tragedia. Nie wiem, czy też tak macie, ale no, unlucky fest. Kurczę, ubieracie białą koszulkę i... Oho.
Już się zaczęło, ta? Spieprzać ode mnie, ja nie mam na was czasu. Gnoje wstrętne. Wow, oni jeszcze tam wzywają, kurczę, swoich ziomali. No ja nie mam czasu z nimi walczyć. I tak już troszeczkę ich pokonaliśmy na tym streamku. Na tym streamku właśnie ostatnim, gdzie robiliśmy sobie misje poboczne. No to troszeczkę tam walki też było, tak? Także teraz no jakoś specjalnie nie widzę potrzeby, żeby się z nimi tutaj użerać. Dobra, lecimy, moi drodzy. Czy on się tego złapie? Złapał się. A czy tu doskoczę? Dobrze, doskoczyłem. Co znowu, przepraszam bardzo. Co się tutaj nie podoba, co? Komuś. Dobra, chyba jednak wszystko okej. Dobrze, czyli lecimy do tej Margaret. Dobra. Ile my jeszcze mamy? 291 metrów w tamtą stronę. No dobra, ja sobie tutaj podążam tak tutaj tym budynkiem. Ale później będziemy musieli chyba gdzieś odbić w tamtą stronę. O, proszę bardzo, tu jest szpital GRE. Spójrzmy na mapę. O, i widzicie? Mamy taki znacznik tutaj odhaczony. To znaczy, że tą miejscówkę już robiliśmy. Tutaj jest chyba konwój wojskowy, który też robiliśmy. Ale nie mam pewności, czy na pewno zrobiliśmy go do końca, bo tam na przykład już żadnego znacznika nie mam, prawda? Także no nie wiem. Dobra, tu mamy jakieś zombie. No myślę, że schodzimy sobie po prostu. Tutaj coś jest. Nieznane miejsce, proszę bardzo. A czy tutaj mogę otworzyć to? Nie mogę. Idzie do mnie jakiś zombie, dlatego ja sobie wejdę tutaj do góry. Aha, i tutaj mamy jakieś druty kolczaste. No dobra, my musimy iść gdzieś w tą stronę. Tu są chemikalia też, także należy uważać. Nie wiem co to... O! Okej, czyli to też są chemikalia. Okej. Dobrze. A jak mam w takim razie tutaj przejść, co? Czy to jest skażone? Nie, tędy mogę przejść, okej. Tu jest jakaś... O kurde, tu się biją ziomale. Nie wiem o co tu chodzi. Czy to jest jakiś konwój? Nie, po prostu tak o się biją. No dobra, sorry, ale nie mam czasu wam pomagać. Tutaj coś jest, patrzcie. Aha, to ten ten rabuś czy coś tam. Także to też oleje. Nie za bardzo chce mi się to robić. Dobra, wydaje mi się, że gdzieś tędy muszę iść. Bandyta uciekł. Aha, dobra, już się wystraszyłem, że wchodzę na jakiś, nie wiadomo jaki teren. Ale dobra, to na szczęście nie to. I chyba gdzieś tu, tak jest, dokładnie tutaj musimy spotkać się z tą zielarką, jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem. Tylko gdzie do niej jest wejście, przepraszam bardzo? Gdzie są schody, proszę państwa? To są chyba schody, drabina bardziej. No ale dobra, jesteśmy. Także let's go, zobaczmy. Co ona nam ciekawego powie? Nagły wypadek. Jest tam kto? Ktoś potrzebuje pomocy z Nahorki. Ona śpi. Obudzi się niedługo? To nagły wypadek. Margaret musi wypocząć. Przez tych przeklętych renegatów zacharowuje się jak wół. Słuchaj, rozumiem, ale to naprawdę nagły wypadek. Proszę, obudź ją. Na szali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak tu trafić? Od stróżów prawa. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynocha! Nie dość, że już przez was wycierpiała? Mamy gościa, Gerardzie? Nie lubią nas tutaj. Przyjdę. To stróż prawa! Ja nie jestem stróżem. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. No dobrze. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. Lekarze omijają znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. A kim jest ten konający? To Aitor. Oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie! Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. A czemu im na tym zależy? Żeby dotrzeć do większej liczby ludzi. Dobra, nie obchodzi mnie, co się działo wcześniej. Pomożesz nam, to czy znaczy, nie? Że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. A
ale powiem ci, gdzie je znaleźć. Oczywiście, że tak. Przeszliśmy tu na marne. Musimy iść gdzieś jeszcze. Nazwę pustelnik. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. Mm-hmm. Możesz zerwać go bezpiecznie wyłącznie w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Okej. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętasz to? Małe płatki, okej. Okay. Duże trują. Będę pamiętał. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Ej, a jestem mega ciekaw, czy w momencie, kiedy bym zerwał nie tą roślinę, którą trzeba... Wiadomo. Co tam? Szukam pewnego zioła. Nazywa Dobra, się poczekajcie. Pustelnik. A tak. Kojarzę to. Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale. Na północ od All Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. Tylko poczekałabym na nadejście nocy. A, dzięki. Ciao. Dobra, jestem ciekaw, czy gdybym po prostu zebrał nie te kwiatki, które trzeba, czy na przykład my bylibyśmy odpowiedzialni za zatrucie Aitora. To by było dopiero co. Jakby gra wymagała od gracza zapamiętanie tego, że jedne płatki są ok, a drugie nie są ok. Jeżeli o tym zapomnimy, no to tak sobie, powiedzmy, zniszczymy misję całą, nie? Wow, to by było niezłe. Naprawdę. Dobra, mamy noc. Będziemy niestety musieli się tutaj poruszać w nocy, no bo tak jak nam powiedziano, wtedy te roślinki się świecą. No mam nadzieję tylko, że nie będzie tutaj żadnych jakichś wyjców czy... Aha, już widzę na wstępie wyjca. Ja pierdzielę. No i co teraz? I co teraz, moi drodzy? Jak ja mam tutaj tędy niby przejść? Chyba, żebym rozpoczął... No nie, no pościg... Czekaj, czy tu są jakieś... Tu jest wyjec. Tam jest wyjec, ale tu po środku żadnego... Chociaż nie, coś tam jest. Kurka wodna. Dobra, trudno. Okej, jest tutaj. Także może... Jakbym skoczył tutaj i tędy się przeszedł. Tutaj wygląda... Wygląda, jakbym był bezpieczny. Patrzcie, tutaj na przykład jest wyjec, który mnie zupełnie nie słyszy. Także okej. Ale wiecie co? Tu jest też... Tu gdzieś był wjazd na górę, właśnie. Nie wiem, czy nie chciałbym wjechać sobie na górę. I po budynkach skakać po prostu. Także wiecie co? Może bym spróbował nawet tak zrobić. Nawet gdybym miał... O, właśnie. Rozpocząć pościg. To... Nie, gościu, nie. I szybko na górę. Dobra. Jestem... A, to chyba nie był zbyt dobry pomysł. Kurka wodna, to chyba nie był zbyt dobry pomysł. O, fuck. Ale ich tutaj jest, ja pierdzielę. Nie wiem, polećmy sobie tutaj. Kurka wodna, teraz to by się przydało jakieś światło UV. Chyba, że gdzieś mogę się schować, żeby ten pościg się skończył, co? Da się tak? O, jest! Udało się! Wow, nie spodziewałem się, że tak mogę zrobić. Ale jednak. No dobra, pięknie, w takim razie. Pościg został zakończony, a myślałem, że będziemy się tutaj z tym męczyli. Ale na szczęście jest ok. I w ogóle... mołotowy, coś co Robsy bardzo lubi. Gdzieś w tą stronę to jest. Kto się przemienia? Gdzie? Aha, tutaj. Dobra, chodźmy mu może pomóc. I tak w sumie... Aha, tutaj się nie da wejść na to. To jak mam tutaj wejść? Łe! Strzelają do mnie! O kurde! Czekaj. Którędy? Nie mam się jak tam dostać, halo! Mam jeszcze niski poziom zdrowia. Wow, ale oberwałem. Jak się tam dostać, cholipcia? Właśnie nie mam pojęcia. Czekaj, mogę wejść na to. No ale dalej to już jest lipa. Dalej nie wejdę.
Boże, nie wiem, gdzieś tędy? Przez to, tutaj, o, proszę bardzo. Teraz tu. Wyżej. Dobra, jestem. Ja pierdzielę, coś tu do mnie strzela cały czas. Masakra, ja nawet nie wiem skąd. To jest najlepsze. Tam coś jest? Nie, to jest tylko jakiś ogień. Tu są jakieś zombie. Nie wiem, dobra, nie obchodzi mnie to. Gdzie jest ten ziomal? Tutaj jest ten ziomal. Ile mamy? 28 sekund. Wow, to mało czasu. Mało czasu. Ale dawaj. Dobra, uratowałem go, udało się. Dawaj mi teraz nagrodę, gościu. Co mi dasz w zamian? Za to, że cię uratowałem. Ocaliłeś mi skórę, stary. Co się dzieje? Ja pierdzielę, te dźwięki są posrane. Masakra. Dobra, lećmy do tego miejsca. 156 metrów stąd? Kurde, ja myślałem, że już tutaj mniej więcej będę gdzieś na miejscu, że to jest gdzieś blisko. Nie ma tutaj nawet miejsca, z którego mógłbym się wybić paralotnią. No to powiem wam, że nie mały problem. 156 metrów stąd, tak? Mógłbym de facto wjechać na ten budynek. Tylko mam nadzieję, że znowu się nie rozpocznie jakiś pościg od tego wyjca, który tam jest obok. O, są. Ale ja szybko wjeżdżam. I... Nie krzyknęli. Dobra, nice, mega dobrze. Dobra, a tutaj w ogóle mamy bezpieczną strefę, także chill. Wow. Dobra, skoczyliśmy sobie tutaj. I teraz tak, czy tutaj jest ten wystrzał? Nie ma, to nie działa. Ale 135 metrów w tą stronę, także pyk. Otwórzmy sobie paralotnie. Lecimy. Wlecimy sobie na ten budynek. Proszę bardzo. I gdzie dalej? Z tego budynku bym mógł gdzieś polecieć. I to jest chyba już to miejsce. Widać tutaj te chemikalia. Także domyślałbym się, że to będzie gdzieś... Gdzieś właśnie... W tym miejscu. Tu mamy jakieś nieznane miejsce w ogóle. Wow! Jaki fortepianik ładny. No proszę. Dobra, tutaj jest to miejsce. Czyli co? Ja mogę tam bezpiecznie wylądować? Tam nie będzie żadnych wyjców ani nic takiego? No przekonajmy się, widzowie, przekonajmy się w takim razie. Czy jest to bezpieczne miejsce? No widzę już wyjca przecież, widzę już wyjca. Dobra, mi się w ogóle stamina skończy. Jak ja spadnę do wody, to się mi nic nie stanie? Nie powinno, prawda? Dobra. Halo? Czemu nie mogę stąd wyjść? No, dobra, wyszedłem w końcu. Dobra, tu jest jakiś stwór. Ryczy tutaj wszystko, wyje. Masakra. Dobra, tu są te skażone miejsca. Teraz tak. Tu widzę wyjca. Tu... Czekaj, tam chyba też widzę wyjca. Dobra, a gdzie są te płatki w takim razie? Nie widzę, żeby coś się świeciło tutaj. Proszę państwa. Gdzie są te... No bo jestem na miejscu, tak? O kurczę, to mam tylko 3 sekundy? Łe, czemu to dalej leci? Halo? Ty, co jest grane? Dobra, szybko. Czekaj, to tutaj. Dobra, jest poziom odporności na dobrym poziomie. Użyjmy tego jeszcze raz. Wow, ale to szybko zaczęło mi schodzić. Masakra. Dobra. Rozwalmy sobie tego. I gdzieś tutaj muszą być te... Nie no, przecież to jest za mało czasu na to. Dobra, tu jest chill. A, chyba widzę. Kurde, pościg się rozpoczął. Dobra, mam jeden płatek. Chyba będziemy musieli... O! Ale mi przywalił! Dobra, chyba będziemy musieli... I tak, mimo wszystko, wśród... przez ten pościg poszukać tych kwiatków. Czekaj, mamy... Mam dwa. Mam trzeci. Dobra.
Git, 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 git. Dobra, użyjmy wspomagacza odporności. I teraz musimy się stąd zmywać jak najdalej. Fuck, 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 fuck. Ile tu jest skażonych obszarów? Czekaj, w tą stronę muszę biec. W tą stronę muszę biec. W tą, 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 w tą. Dawaj, 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 Roxy. 300 metrów. Ała, 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 ała. Zaraz będzie pościg poziomu drugiego. No co jest? Czemu nie wchodzisz na tą drabinę, debilu? Ale z ciebie zjeb. Zaraz padnę, zaraz padnę, zaraz padnę, zaraz padnę, zaraz padnę, zaraz padnę. Czekaj. Z. Dobra. Dobra, to nam mocno pomogło, mocno nam to pomogło. Tu jest gdzieś światło UV. Gdzieś w tą stronę jest światło UV. Dobra, 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 do światła UV, do światła UV. 65 metrów. To jest w ogóle pościg poziomu drugiego. O kurde, ile ich tu jest. Dobra, pyk, tędy. Czekaj, jak tam wejść do góry? Po tych belkach, okej, okej, okej. No wejść tu do góry. Poczekaj, bo ja mam chyba niski poziom zdrowia, co? Ja pierdykam, masakra. Ale oni mnie tu nie dorwą, nie mają jak mnie tutaj dorwać w ogóle. O, może jednak mają. O kurde, są u góry. Ja pierdolę, no. Jak mam tu tutaj wejść? A, po prostu skoczyć. No dobra, to mniejsza z tym w takim razie. Jestem już w bezpiecznej strefie. Także ten pościg powinien się zaraz skończyć. No jest światło UV, także powinni mi dać zaraz spokój. Tak jest, pościg dobiegł końca. A powiem wam szczerze, że to było, no, mocne. Mocne, mocne, mocne. Ja mam nadzieję tylko, że zebraliśmy dobre kwiatki. Że się nie okaże zaraz tak, że zebraliśmy, tak jak mówiłem, jakieś złe, bo robiłem to bardzo szybko. Tylko, żeby po prostu zebrać, tak szczerze. No i jak się okaże, że to będą złe, no to nie ukrywam, że będzie lipa. Będzie niezła lipa. Przepraszam bardzo, Aiden, czy ty możesz tu wskoczyć, debilu jebany? Nie możesz tu wskoczyć, tak? O, brawo, wszedłeś. Naprawdę props dla ciebie. Cyk, 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 do góry. No, to nie jest nic trudnego. Lecisz, lecisz. O kurde, przemieniec! Pokonałem przemieńca! Ty, pokonałem przemieńca, ja już chyba jestem kozakiem w tą grę. A przepraszam bardzo, co on tu robił? Czemu nie mogę tu wejść do góry? Halo? Łe! Gościu! Skąd tu się wzięły wirale? Wow! Ale pokonałem go, ty! Jak to się wydarzyło? Że pokonałem przemieńca. Ty, to ja już jestem mocny. To ja się chyba tutaj nie muszę jakoś bardzo srać, jak takiego spotkam. Tutaj na przykład to było takie... ja z nim zacząłem walczyć z tego względu, że spanikowałem po prostu. Już mówię, nie no, zacznie mnie gonić, nie ma opcji, nie? Albo go zabije, albo on mnie zabije, nie? No i jakoś się udało. Fakt faktem, ani razu nie miał okazji, żeby mnie zaatakować. To też na pewno dużo pomogło, bo jakby mnie hitnął, to pewnie by było cienko. No ale tak czy siak, tak czy siak nice. Dobra, moi drodzy, lecimy jak najdalej się da tą paralotnią tutaj, żeby te zombie, chociaż w sumie. Dobra, możemy zleść. I teraz już sobie lecimy ładnie pod światło UV do statku SP-ków. No i zobaczymy,
Czy nasze kwiatki są dobre? Czy to na pewno jest to? Czy uratujemy tego Aitora? No ale szczerze mówiąc, wielkiej różnicy w tych płatkach nie widziałem. Raczej wszystkie wydawały mi się takie same, ale może też zwróciłem na to zbyt małą uwagę z tego względu, że kurde no, miałem pościg na sobie, nie? Także dobra, zobaczymy. I w ogóle mam już 25 minut nagrania, także dużo raczej z fabułki sobie dzisiaj nie zrobimy. No ale... ale może coś zaczniemy i po prostu dokończymy w jutrzejszym odcinku. Dobra, uwaga. Lecimy. Czy my go uratujemy? Oby tak. Let's go. I co? Macie nam do powiedzenia? A, muszę przytrzymać. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. Czemu mam dwa takie wybory? Nie znam żadnej wiedźmy, to kłamstwo. Dostałem od niej zioła, to też kłamstwo. No ale powiedzmy, że dostałem od niej zioła. Zioła nie jest wiedźmą. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia. Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi zioła. Nie zgadzam się. Trzymaj tę truciznę z dala od niego. Mogę zrobić zastrzyk stabilizujący. Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi. Powinna zawisnąć, ale Matt kazał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła. O kurde, i co teraz? Ja pierdolę. Ale wybór, nie spodziewałem się czegoś takiego. Podaję Aitorowi małe płatki. Zapytaj Lawan przez radio. Duże płatki. Zapytajmy przez radio. Muszę się skonsultować. Byle szybko. Upewnijmy się. Lawan, jesteś? Aiden? Co się dzieje? Bo ta wiedźma mogła kłamać. O płatkach pustelnika? O płatkach? Coś było. Czekaj. Frank mi mówił. Jedne były lecznicze. Ona mówiła, że małe. Te małe. Małe są lecznicze. Czyli mówiła prawdę. Tyle pamiętam. Ach, dzięki. Bałem się, że ktoś mnie okłamał. Aiden, co się dzieje? Powiem ci później, wybacz. Wow, dobra, czyli podajemy małe płatki. Podaj Aitorowi małe płatki. Mhm. Dobrze, że się upewniliśmy. Kurde, bo serio, myślałem, że mnie okłamała, nie? Ale czemu ona zabiła ich ludzi? Co? O co chodzi? Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. No dobra, udało się chyba. Chyba. Musi odpoczywać. Zostawmy go. Będę tuż obok. No dobra. Ej, ale się zdygałem. Ale to była zarąbista misja. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Kiedy znów stanie na nogi? Za kilka dni. Ma bardzo silny organizm. A więc to prawdopodobny scenariusz. O ile będzie mógł odpocząć. Bliscy będą chcieli przy nim być. No dobra. I czy to koniec misji? Najwyraźniej. Tak jest. To koniec misji związanej z Aitorem. Udało się go uratować. Po prostu, no co? Na to wychodzi, że się udało, tak? Teraz tak, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Wspomagacz szału. Tymczasowo wywołuje u ciebie furię, zwiększając tym samym twoją redukcję obrażeń i obrażenia zadawane przez ciebie bronią białą. O, fajne. Fajne, to na przykład byłoby bardzo, bardzo dobre w walce z jakimiś właśnie przemieńcami. Redukcja obrażeń i nasze większe obrażenia z broni białej jak najbardziej. Dobra, jeszcze co chciałem sprawdzić to dziennik. I tutaj mamy zadanie. Obserwatorium, w którym znajdowały się bazy danych gier, zostało wiele lat temu zniszczone.
Jeśli chciałbym kontynuować poszukiwania, musiałbym współpracować z Jackiem Mattem i jego stróżami prawa. Okej, okay. I to jest... Poczekaj. Dowiedz się czegoś o zamówionych lampach UV. Tak jest. To jest nasz cel misji na teraz. Tylko, którędy ja mam tu są wyjść? Przepraszam bardzo. Halo, halo, halo. Tędy? Chyba tak, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Także pójdźmy, porozmawiajmy i to już raczej zrobimy w następnym odcinku, bo odcinek jest już troszeczkę długi, także kurde, długa nas tutaj również droga czeka do miejsca, w którym mamy rozpocząć tą misję. Halo, halo, czy to gdzieś tutaj? Jeszcze niżej, wow. No dobra, kogo my tutaj w ogóle spotkamy? Pusto? A nie, jest jakaś laseczka. Zdaje się, że nie był pan umówiony. Mam pilną sprawę od dowódcy. Czyli przysyła pana Jack. Jack? Jack Matt. Jack Matt. Coś przekazać? Nie, muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Reinera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? Zaczekam, choć trochę pani sztywna. A pani szef? Co robi dla rozrywki? Monsieur Reynier jest znanym koneserem tego, co w życiu najlepsze. Jedzenia, alkoholu i w zasadzie wszystkiego, co chodzi na dwóch nogach. Mhm. Czy jest teraz w pobliżu tego, co w życiu najlepsze? Może mógłbym do niego zajrzeć. No niestety, to poufne. Okej. Okay. Czyli dużo nam to nie daje. Juana niespecjalnie obchodzą odczucia naszego małego majora. Do zobaczenia. O, to jakiś kurde ego top gościu chyba w takim razie. No i co ja mam w takim razie teraz zrobić? Zadomowiesz się w mieście? Staram się. Na statku raczej. Mary i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Ciekawa zgraja. Nie przypominają innych espeków. Może dlatego, że tak naprawdę nie są espekami. Interesy to ich religia. Rozumiem. Tak czy siak ich szef gdzieś przepadł. Juan? Nie lubi rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybim oku. W kantynie? Okej. Okay. Tamenda ma tam nawet własny stolik. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. Poszukam go tam. No to powodzenia. Zwłaszcza, jeżeli go znajdziesz. No dobra, czyli musimy udać się teraz do rybiego oka. Ale ja, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja, zostawcie jakiś komentarz. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Hej!